Cześć i czołem, drodzy widzowie. Pora bym do czegoś wam się przyznał. Kojarzycie to wnętrze? Przez ostatni rok nagrałem w nim trochę filmów. Przede wszystkim dlatego, że jest to na zewnątrz, nie musiałem bawić się w ustawianie softboxów, więc dla mnie to była robota na łatwiznę, a że jest to zamknięte, to wiatr mi nie hulał. Pytaliście, zastanawialiście się. Nigdy się nie przyznałem, ale nadszedł ten dzień, żeby powiedzieć prawdę. Proszę Państwa, to jest paka tarpana Honkera w wersji sanitarnej, wyprodukowanego w Poznaniu w 1991 roku. Tak, mam tarpana Honkera. I wstydzę się tego. Już kiedyś myślałem, żeby nagrać o ten film, ale tak się złożyło: inny znany youtuber motoryzacyjny, Motobieda, którego z tego miejsca pozdrawiam, nagrał o Honkerze film. Ale uznałem, że i tak zrobię swój. Ponieważ będą dwie bardzo istotne różnice. Pierwsza, u niego narzekacie, że bluzga, że nie możecie pokazać swoim dzieciom, jak to kiedyś w PRL-u motoryzacja wyglądała. To ja nie będę bluzgał, co nie znaczy, że moja opinia będzie jakoś bardzo różniła się od jego na temat tego auta. Ale po drugie, co jest znacznie bardziej ważne, gdybym Honkera miał porównać do taniej prostytutki, no to bieda po prostu wszedł na roxę, znalazł anons, umówił się na godzinkę, przyjechał, pobawił się, zmontował, wrzucił, powiedział, że to jest totalne dno. A ja sobie tego parcha wziąłem za żonę. Taki był układ planet. Tak się złożyło jeden z widzów, poprosił mnie o pomoc, kupił go, spytał, czy pomogę z remontem. Ja się zgodziłem, przywieźli mi go. Między drugą a trzecią w nocy w środku tygodnia, wyrzucił mi go facet z lawety pod bramą. I tak zaczęła się niesamowita przygoda pod tytułem remont wszystkich układów i elementów tego pojazdu. E, zabawa z blacharką, zabawa z malowaniem, układ hamulcowy, nieodpalający silnik, zapchane syfem oba zbiorniki plus odpadający w środku ocyn, który zapycha przewody paliwowe i dużo innych zniszczonych, zdewastowanych albo po prostu już na początku źle zaprojektowanych rzeczy. Dziś Wam opowiem moją historię serdecznie zapraszam na film o tarpanie honkerze. Związek Radziecki powołując do życia Układ Warszawski zadbał nie tylko o dominację ideologiczną, ale także o to, by wszystkich pozostałych członków skroić z kasy. Otóż wszystkie podległe Wielkiemu Bratu narody i armie zostały zobligowane do kupowania sprzętu, licencji oraz części zamiennych od Sowietów. Tak było ze wszystkim: czołgami, samolotami, niektórymi okrętami, wyposażeniem indywidualnym, no i oczywiście terenówkami. I o ile samochody GAZ 69 i UAZ 469 były bardzo solidnymi terenówkami, o tyle ich dostawca był niesolidny. Mogli przysłać w terminie, po terminie albo wcale. Mogli przysłać ładnie złożone, a mogli przysłać takie zrobione na 30%, które trzeba było rozłożyć i złożyć jeszcze raz, żeby w ogóle jeździły. Mógł zmienić cenę na ostatnią chwilę, albo jeśli dosyłał części zamienne, czy też części do montażu. To tak jak było w wypadku montowania samochodów Gaz51, czyli naszych Lublinów. Mogli przysłać kilka wagonów lewych błotników, ale tylko kilka prawych, bo tak im się spakowało, ale proszę zapłacić jak za sztukę. Dlatego też wymiana handlowa między PRL a ZSRR to była ciągła walka. Hey buddy, you fuck you! No, fuck you, Maybe you and I should celebrate right here on the ring, if you think oh, yeah? it's that kind of tough. Yeah, we're gonna wrestle our asses. It's okay, man. Let's go. Why don't you get out of that leather stuff? I'll strip down out of this and we'll celebrate right here in the rain. What, What do you say? Yeah, yeah, no problem. Alright? W końcu pojawił się towarzysz Gierek, który otworzył Polskę na zachód. Szkoda, że za pożyczone pieniądze. No i kiedy w latach 70. kraj zaczął intensywnie się modernizować i kupować licencje, no to rozbudziły się apetyty motoryzacyjne. Cały ten sektor rozrastał się, pojawiały się nowe projekty i wtedy w latach 70. ktoś wpadł na pomysł, ej, wiecie, w FSR w fabryce samochodów rolniczych w Poznaniu mamy tarpana. On co prawda nie jest 4x4, ale może zróbmy go 4x4 i będziemy mieć od razu samochód wojskowy, więc nie będziemy musieli już kupować od tych szalonych ruskich ułazów. Ktoś jak pomyślał, tak zrobił. W latach 70-tych zaczęły się prace i na papierze ten projekt wyglądał bardzo ambitnie. Można śmiało powiedzieć, że przypominał trochę w założeniach Mercedesa klasy G. Tak samo kanciasty, z reduktorem z blokadą międzyosiowego mechanizmu różnicowego oraz możliwością odłączenia przedniego napędu. Dopiero w 1980 roku zbudowano pierwszy prototyp PW-1, czyli pojazd wielozadaniowy pierwszy. I od razu oczekiwania zderzyły się z rzeczywistością. Prototyp miał mnóstwo wad i trzeba było go przekonstruować. Przede wszystkim dlatego, że polski przemysł nie był w stanie wyprodukować takich konkretnych części i elementów, żeby od razu z niczego złożyć zupełnie nowej jakości pojazd. Więc stworzono następny prototyp PW2 i zaczęto do naszej nowej polskiej terenówki. Dopasowywać wszystko to, co już w kraju produkowano. W połowie lat 80. w Polsce jeździło już kilkanaście prototypów w różnych wersjach, które były testowane. Ponadto w Polsce konstruowano i produkowano silniki diesla, legendarne 4C90 do Dandori, które do roli napędu auta terenowego nadawały się zdecydowanie lepiej niż benzynowe silniki adaptowane z aut osobowych. Jednakże lata 80. to był już czas zapaści ekonomicznej PRL-u. Kraj się sypał w posadach, nie było pieniędzy na rozwój, ba, nie było nawet pieniędzy na dopracowanie tego, co już szykowano do produkcji. I w tych jakże trudnych i mrocznych czasach, 30 stycznia 1988 roku, z taśmy produkcyjnej w FSR zjechał pierwszy seryjnie wyprodukowany Tarpan Honker. A few minutes later Nazwa Tarpan Honker była wynikiem konkursu. Zapytano pracowników zakładu, żeby nadsyłali swoje propozycje, i były propozycje, żeby zrobić jednoczłonową albo dwuczłonową. Za nazwa została dwuczłonowa, ponieważ Tarpan odwoływał się do tego, że projekt narodził się jako głęboka modernizacja samochodu rolniczego Tarpan. Jednakże Tarpan Honker z rolniczym Tarpanem jedyne co ma wspólnego to to, jak to w swoim filmie powiedział Motobieda, że oba były pasowane stopami. Honker zaś. No, tu są dwie wersje. Na Wikipedii we wszystkich artykułach powtarza się te dwie wersje. Wersja oficjalna, yy, że jest to onomatopeja z języka angielskiego oznaczająca dźwięk wydawany przez gęsi powracające do gniazda. Czyli honker, honk po polsku właściwie on powinien się nazwać tarpan -gängacz. Druga zaś wersja o wiele bardziej wzniosła i patriotyczna, lecz nie wiem, czy czasem nie dopisana trochę później. Jest taka, że tu próbowano oszukać cenzurę i komunistyczny system, bo Honker to była nazwa, kryptonim, rozkazu do ataku na klasztor Monte Cassino, wydany korpusowi polskiemu we Włoszech w 1944 roku. Piękna nazwa, piękne uzasadnienie, jednakże w praktyce dość lichego produktu. Tarpan Honker miał tyle wad wrodzonych, że to cud, a właściwie państwowa kroplówka była tym cudem. Że ten samochód jeszcze 30 lat później wciąż jeździ. Nie będę się tu pastwił nad wszystkimi wadami tego auta, jakie znalazłem, a przypominam, remontowaliśmy go, więc rozebraliśmy go do ostatniej śrubki i złożyliśmy jeszcze raz, więc różne jego zakamarki widziałem. Ale to, co na przełomie lat 80. i 90. było taką najbardziej symboliczną jego wadą. Wspomniałem, zaczęto robić silniki 490 diesla, ale ich nie było jeszcze, brakowało, nie było kasy. No a coś trzeba wsadzić pod maskę. Co więc wsadzano? Półtora litrowe benzynowe silniki z dużego Fiata i Poloneza. Genialny pomysł! Mamy tak trochę ponad dwutonową terenówkę z obydwoma napędzanymi mostami i wsadźmy tam malutki półtora litrowy benzynowy silniczek, który ma 75 kucy. No cóż, może później tak? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ogólnie, cały wóz to jest ulep elementów ze wszystkich innych w tamtym czasie produkowanych samochodów w Polsce. I ładowanie tych polonezowskich silników najlepiej pokazuje, że chcieliśmy jak nigdy, wyszło jak zwykle. Mamy przełom lat 80. i 90. PRL upada, rodzi się w bólach trzecia RP, fabryki plajtują jedna po drugiej. Co w tej sytuacji robi rząd? Zamawia co się da dla państwowych służb i spółek, by ratować produkcję w kraju. Bezrobotni nie zagłosują na ciebie w wyborach, jeśli to ty ich zwolniłeś z pracy. W wyniku tego wiele rzeczy, które nie miały prawa działać, działały i trafiły do służb. Między innymi Honker, który w obliczu zamknięcia możliwości zakupów uazów w rozpadającym się Związku Radzieckim, stał się podstawowym autem terenowym wojska polskiego. To, co się działo potem, opiszę w wielkim skrócie, bo to materiał na dobry thriller motoryzacyjny. Pierwszym typem był Honker 4011 z reduktorem produkcji zakładów Polmogniezno 1. Taki jest w mojej sztuce i po przekroczeniu 60 km na godzinę wyje, jak obrażona feministka. Potem, widząc, że na Andorię nie ma co liczyć, kupiono licencję i powstał 4012 z 2,5-litrowym dieslem od Iveco. Napęd był zapięty na stałe, reduktor z USA z opcją odłączenia osi przedniej był za dodatkową słoną opłatą, więc w Wojsku Polskim go nigdy nie zobaczyli. Powstał też 4022 Ambulans, taki jak na filmie. Z którego remontem walczyliśmy ponad rok. Wielkie bydle, dłuższe o 373 mm od standardowego gęgacza z tak położonym środkiem ciężkości, że jazda po małych rondach daje mi emocje porównywalne z uciekaniem przed bagietami. Powstała cała masa specjalistycznych wersji dla różnych państwowych firm i służb. Konwencja genewska zabrania mi jednak pokazywania wam wszystkich, bo zajęłoby to z godzinę i podpadało pod znęcanie się psychiczne. FSR, nie mając skąd brać o sprzętu do produkcji nowych jakościowo części, kupowała co się dało i lepiła z tego terenówkę Frankensteina. Próbowano wkręcić w ten biznes Volkswagena, ale byli za sprytni na to, by dać się wrobić. Firma padła i Honkera wykupiło DW. Produkcja trafiła do dawnych zakładów FSC w Lublinie, bo przecież produkcja podstawowej terenówki sił zbrojnych nie mogła od tak po po prostu zdechnąć. Nowy właściciel dopasował jak najwięcej części ze swojego innego produktu Lublina. Po licznych modernizacjach, czy raczej lublinizacjach, narodził się 23-24. W roku 2000 pojawił się Honker 2000. Było znacznie więcej zmian, i najbardziej z mojego punktu widzenia istotna to wspomaganie kierownicy, które wreszcie stało się standardem. Bo uwierzcie mi w poprzednich modelach Honkera, tych wczesnych DU oraz ZFSR, które nie miały wspomagania, ukręcenie kierownicą w trakcie jazdy, szczególnie w terenie, spokojnie zastępuje cały cykl na ręce na siłowni. Jednakże zanim DU się rozkręciło, splajtowało. Było trochę zamieszania, syndyk wszedł na majątek, przejął prawa i w wyniku dość dziwnej, dla mnie niezrozumiałej umowy, udzielił licencji na klepanie Honkera w firmie Andoria. Tej Zandrychowa, która produkowała wcześniej do Honkera silniki. Po dwóch latach była awantura, bo syndyk odebrał im te prawa, znów zostało ogłoszone na sprzedaż, i prawa do Honkera przejęła brytyjsko-rosyjska firma Intral. I oni znów zaczęli klepać Honkera, licząc na to, że podstawowym odbiorcą przede wszystkim będą państwowe służby, które już go używały, choć Intral próbował zaistnieć z tym autem terenowym. Na rynku cywilnym tak po prostu sprzedawać cywilne wersje zwykłym ludziom. Rolnikom, ludziom, co się bawią w offroad, myśliwym i tak dalej. Efekty sprzedaży są piorunujące. Do dziś zachował się jeden cywilnie sprzedany egzemplarz w Czechach. I też jeszcze zanim DU spalajtowało, zrobiono jeszcze jeden Wyjątkowy model Honkera. Otóż wtedy Polska pojechała na wojnę, Irak, Afganistan na miejscu się okazało, że Amerykanie mają wielkie ciężarówki, hamery opancerzone, uzbrojone, no i polscy żołnierze też potrzebują czegoś podobnego. Więc zakłady wojskowe na bazie honkerów zbudowały wozy opancerzone Skorpion. He a weapon to surpass Metal Gear. Honker dalej powoli ewoluował i modernizował się, aż firma Intral podzieliła los swoich poprzedników, czyli DU i FSR. Splajtowała. Syndyk znowu przejął prawa, wystawił je na sprzedaż i tym razem zadania reanimacji Honkera podjęła się firma DZT Tymińscy. Nawet mieli pewne drobne sukcesy, bo udało im się wyeksportować partię honkerów do Nigerii, zwykłych dwuosiowych, jak i trzyosiowych takich do przewozu 20 żołnierzy. Trochę zaczęli kombinować, chcieli dalej modernizować ten pojazd, ale przypominam, to jest konstrukcja wywodząca się z przełomu lat 70. i 80. I każdy kolejny właściciel tej marki miał coraz mniej czasu i pieniędzy na modernizowanie tej przestarzałej konstrukcji. I niestety, zanim DZT udało się coś konkretnego z tym zrobić, zanim udało się doprowadzić do jakiegoś eksportu i sprzedaży wewnętrznej, no to firma też zbankrutowała i Honker po raz kolejny umarł. Jako ciekawostkę wam powiem, że poza wojskiem polskim i naszymi służbami, Nigeria, to co widziałem w internecie, karetki na bazie Honkera były sprzedane do Iraku. I też kraj, w którym spotkałem Honkery służące w wojsku, to Ukraina. W 2014 roku, Majdan, wojna, wszystko się zaczęło. To ludzie zaczęli zbierać pieniądze po to, żeby kupić te pojazdy i wyposażyć zarówno własną, kulejącą armię, jak i bataliony ochotnicze. I tym sposobem udało mi się widzieć na ulicach, Paru miast karetki na bazie Honkera. One były importowane najpierw w Polsce, skupowane z AMW, potem jechały do Tarnopola, tam robiono im remont i trafiały na Front Wschodni. W 2018 roku Honkera kupiła kolejna firma Autobox Innovations ze Starachowic i zrobili to, co trzeba było zrobić co najmniej 20 lat temu czyli rozebrali go do ostatniej śrubki. Wywalili wszystko, co było do dupy, przestarzałe albo źle zaprojektowane, poprawili to, co dało się uratować, wsadzili do niego nowe części. De facto trzeba było 3-4 auta wymienić została tylko karoseria i dowód rejestracyjny z oryginału. I złożyli go od nowa, także jest to wreszcie jakkolwiek elementarnie sensowne auto. To już jest szósty z rzędu producent tego auta, które miało kilkanaście odmian. Części między honkerami FSR, honkerami DU niektórymi, no i potem Intral, yy, wcześniej jeszcze Andori, czy tym DZT, nie wszystko jest wymienne. Pewnych części już się nie produkuje, nie ma części zamiennych. Te pojazdy się po prostu ze względu na wiek i zużycie sypią. Więc jest to najgorszy koszmar logistyka. No i kolejna firma próbuje ten koszmar jakoś uratować, wskrzesić. W mojej ocenie nowy właściciel marki staje przed zadaniem, być może nawet niewykonalnym. Próbują wskrzesić samochód, który ma mega paskudną opinię. Pomijając to, że wojsko zamknęło przetarg w ramach projektu Mustang, kupili inne samochody, to jeszcze Honker ma naprawdę mega paskudną opinię, którą ciężko będzie im teraz zwalczyć. Oczywiście, jak już mówiłem, oni zrobili to, co trzeba było zrobić. Zostawili tylko jedyną fajną rzecz z Honkera. Karoserię. Coś, co osobiście bardzo mi się podoba, bo uważam, że Honker wygląda bardzo rasowo, jak na wojskową terenówkę. Wymienili absolutnie wszystko, ale dla ludzi to i tak dalej będzie ten sam parch. Skąd taka opinia? Są tego dwie główne przyczyny. Pierwsza jest po stronie producenta, czy to będzie FSR, czy DU, czy to będzie Andoria, Intral, czy potem DZT. Każdy, kto go produkował, nie miał wystarczających zasobów finansowych i możliwości, żeby dopieścić ten samochód, żeby zrobić go z dobrych materiałów, żeby go prawidłowo poskładać. Produkcja praktycznie przez cały ten okres trochę się ocierała o produkcję chałupniczą, o manufakturę. Przypominam, że tych samochodów w tym momencie wojsko używa około 2000 i, choć nie znalazłem dokładnych takich danych, to honkerów wątpię, żeby wyprodukowano więcej jak kilkanaście tysięcy, może kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Porównajcie to sobie choćby z uazem, który jest klepany do dzisiaj powstał już w milionach egzemplarzy. Każdy kolejny producent, który nie miał jak zmodernizować, używał klamek z malucha. Niskiej jakości stali, byle jakiego zabezpieczenia antykorozyjnego i w dodatku też miał delikatnie mówiąc mało zmotywowanych pracowników, więc dużo niedoróbek, jakie znajduje w tych autach, jest wywołane tym, że w instrukcji na przykład pisano, że w tym miejscu trzeba umieścić pastę uszczelniającą, a tam jest sucho. Także z jednej strony jest wina producenta, który po prostu nie dbał, nie przykładał się, ten samochód nigdy nie dostał miłości, na którą czekał. Ale jest jeszcze druga część tej mrocznej legendy. Praktycznie każdy samochód, jaki trafia prędzej czy później, jeśli nie na środ, to w ręce cywilne, jest mega wyeksploatowany i właściwie zniszczony. Trzy czwarte, jak nie lepiej, pojazdów, które trafiają na rynek wtórny, pochodzi z Agencji Mienia Wojskowego. Pochodzą z wojska, tak jak ten egzemplarz. Był w Kosowie, był w Iraku. I był na pielgrzymce do Częstochowy. I myślę, że podczas tego ostatniego wydarzenia doznał najpoważniejszych uszkodzeń. Otóż wojsko niemiłosiernie katuje samochody. Ponadto jeszcze do niedawna był pobór, a żołnierz z poboru, no to trochę jak w tym powiedzonku, że z niewolnika nie ma pracownika. No i prędzej czy później, jak zaczęły się psuć, trafiały do wojskowych zakładów remontowych. Dosłownie to był chyba kapral Cytryn i plutonowy Gumiak, ponieważ ilość druciarstwa w tych samochodach jest przytłaczająca. Tutaj, jak z tatą naprawialiśmy dziury w przednich błotnikach, to okazało się, że nie chciało się komuś ładnie wyciąć dziury, wyszlifować, zrobić łatkę, spawać, zaszpachlować. Po co? Do środka błotnika, który już fabrycznie jest trochę źle zaprojektowany, bo jest tam taki miech metalowy, w którym trzyma się woda, no i wiadomo, będzie gniło. Nawrzucali kamyków i zalepili to żywicą. I to jest właśnie poziom remontów, jakie robił WZR remont to były trytytki, drut, spray, baranek i inne tego typu syfy. FSR robił w zbiornikach paliwa podwójny ocynk. W praktyce po kilku latach użytkowania ten ocynk zaczął rozpadać się na mniejsze kawałki, mieszać z paliwem i zapychać cały układ paliwowy. Ale jakby tego było mało, to śropę po prostu zabierał, wylewał i w środku była mieszanka biodizla z olejem opałowym. Zrobił się taki karmel, który się zmieszał z odpadającym ocynkiem i spowodował, że zbiornik wygląda jakby ktoś do niego rozrobił i wlał Betonu. To są te dwie rzeczy, które się składają na czarną legendę Honkera. Nie dość, że on już niezadopracowany i z niskiej jakości materiałów wychodził z fabryki. To jeszcze wojsko, egzemplarze, które używało, tak katowało, no, że potem, jak cywil kupi ten samochód, no to ma o nim jak najgorsze zdanie: no bo to jest padlina. To jest zajeżdżona, rozlatująca się, podrutowana padlina. I tu się pojawia ten Honker. W lato. Rok temu w sierpniu między gdzieś no, około trzeciej w nocy telefon do mnie dzwoni. Dzień dobry, laweciarz, właśnie panu Honkeras zrzucam pod bramą. Muszę go jakoś przestawić. Siadam, kręcę, odpalił. No to myślę sobie, zjadę na podwórko. Wrzucam bieg, zaczynam jechać, kręcę kierownicą. Kierownicą sobie kręcisz, a auto jedzie dalej prosto. Z wielkim trudem, posiłkując się kluczem francuskim, udało mi się. No i co się okazało? Tu mamy właśnie kolejne połączenie niskiej jakości podzespołów z bardzo złym traktowaniem w wojsku. Otóż wieloklin, na który wchodzi kierownica, zmienił się w gładkie kółko. Kierownicy były dwie, wrzucone do samochodu, obie popękane, rozwalone, ponieważ tak na hamę nimi kręcono, bo coraz ciężej się kręciło, że obie się zniszczyły. Trzeba było kupić całą nową kolumnę, trzeba było to wszystko wymienić. Udało nam się dopasować z dużego Fiata, dlatego na kierownicy zamiast FSR jest napis FSO. No ale się okazało, że nawet po wymienieniu tego i dopasowaniu dalej się ciężko kręci. Przekładni szukaliśmy prawie rok. Wymieniliśmy te przekładnie, cudem ją zdobyliśmy, to się okazało, że silnik jest zajeżdżony. Silnik, który zrobił 200 tysięcy kilometrów, a jest skatowany jakby zrobił co najmniej milion. Nawet w wypadku tego egzemplarza, gdyby wywalić mosty, wsadzić mosty nawet z Łaza, wsadzić reduktor z wałami przerobionymi z Łaza i jakikolwiek silnik diesla od Mercedesa z lat 80., to akurat ten konkretny egzemplarz, zarówno Buda, jak i kontener sanitarny nie zgnił, to też jest częste, że nie dawali wystarczająco dużo uszczelnienia na górnej powierzchni, gdzie nitowali dach. I woda wtedy idzie po ścianach, i to wszystko puchło, gniło i grzyb wyłaził. Kabina jest całkiem niezła, nawet nie było dużo spawania. Naprawdę parę rzeczy wymienić, i mielibyśmy bardzo przyzwoity samochód. Trochę za duży, trochę za ciężki, ale dałoby się nim jeździć. Wiele lat poświęcono na dopracowywanie i poprawianie tego samochodu. I dla mnie takim creme de la creme, idiotyzmu z lat 80. i 90 było to, co zrobiono z tylnym mostem. Honker podczas testu jeździ w kółko na torze i nagle urywa mu się tylne koło. Kupę czasu nie mogłem tego zrozumieć, bo w nowszych Honkerach tylny most jest już inny. Aż trafiłem na wczesnego Honkera, tego, i wreszcie zrozumiałem, dlaczego tylne koła się urywały. Przedni most ma normalnie wystającą piastę, więc felga trzyma się na śrubach i na piaście opiera. Ale na tylnym moście nic nie wystaje. Felga jest na płasko przykręcona i trzyma się tylko na pięciu szpilkach. Honker lubi giąć tylne felgi, i w trakcie pracy zawieszenia one tak dostają w dupę, że no coś musi puścić. Albo szpilka, albo felga. I może lepiej nie będę już dokładał i zakończę tę historię w tym momencie. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli ten materiał. Dziękuję Witkowi jego ekipie, którzy mi zaufali, kupili te padate bez oglądania, ale mam nadzieję, że wóz będzie wam służył, bo jeździ skręca i hamuje. No i reduktor wyje, ale to już wiecie z filmu. Nie powinienem tego mówić, bo jest to niepopularna opinia, ale mam jakiś cień nadziei, że z tego MAX-a Nowego, jeszcze coś wyjdzie. Może już nie będzie to tak, że wojsko zamówi tysiące egzemplarzy, ale wiecie, fajnie by było, gdyby chociaż skromny, ale ktoś napisał happy end do tej historii, żeby pokazać, że ten pomysł z lat 70. był dobry. Tylko po prostu nie udało się go prawidłowo zrealizować aż do teraz.